I tak samo w różnorodności bardzo ważna jest wolność słowa. Wolność słowa czasem boli, proszę Państwa, i dobrze to wiemy, ale my musimy umieć praktykować wolność słowa i różnorodność, w której musimy się posuwać. Natomiast wolne media to również nasze oczekiwanie wolnego standardu demokratycznych mediów, niezależnych dziennikarzy, ludzi, którzy mogą dociekać, którzy mogą poszukiwać, którzy mogą pokazywać nas czasem palcami, ale to jest właśnie wolność i chcemy mieć różnorodny przekaz. Tego oczekujemy, chcemy mieć też w związku z tym przekaz ten, o który nam chodzi, przekaz demokratyczny. Zobaczcie, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Całą poprzednią kadencję prezydenta codziennie media niezależne, dociekające pokazywały, co się działo. Teraz robią to nasze niezależne media i otwierają nam oczy. Dlatego dziś razem w różnorodności jesteśmy gotowi na demokrację, jesteśmy odważni, żeby słuchać się nawzajem i oczekujemy demokratycznego standardu wolnych media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Damy radę! Wolne media! 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 Jak już tak dobrze krzyczymy, to jeszcze wolność, równość, demokracja! 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 I przy takich okrzykach zapraszam panią Magdalenę Adamowicz, europosłankę! W mojej kompetencji. Kochani, cieszę się bardzo, że jest was tak dużo, że jest was tak wielu. Trudno mi ogarnąć wzrokiem, gdzie zaczyna się cały ten pełen energii, pełen wiary i pełen nadziei tłum, a gdzie się kończy. Trudno mówić do tak dużej grupy, wiedząc, że nie zawsze może dobrze mnie słyszycie. Ja dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście tutaj. Że jesteście tutaj, tu i teraz. Dziękuję wszystkim, którzy wspominali przed chwilą to, co stało się 13 stycznia 2019 roku. Jak kolega Łukasz zaczął o tym mówić, to powiem wam, że serce mi się tak ścisnęło, jak ścisnęło mi się wtedy. A najgorzej zabolało mnie to, że mimo tylu kolejnych zdarzeń i mimo tylu kolejnych ofiar, ta fala hejtu nie zatrzymała się. Nie zatrzymała się i wylewa się jak z ogromnej rzeki, wielkim korytem, zalewając nas wszystkich. Ale my możemy ją zatrzymać, bo skoro tutaj przyszliśmy, to przyszliśmy tutaj po coś. Przyszliśmy tutaj dlatego, że media mają być wolne. Przyszliśmy tutaj po to, że media mają służyć wyborcom, a nie wybieranym. Przyszliśmy po to, bo media, wolne media, mają kontrolować i punktować władzę, a nie obywateli. Dlatego właśnie ważne jest, aby były w Polsce wolne od rządów, wolne od władzy, niezależne media. Dlatego my jesteśmy dzisiaj tutaj,
żeby bronić tej niezależności wolnych mediów od władzy i bronić prywatnej, niezależnej stacji telewizyjnej. Kochani, tu w Gdańsku mówię o tym. Mówię o tym w mieście wolności i solidarności. A mówiłam o wolnych mediach w Parlamencie Europejskim. W debacie, która dotyczyła właśnie upadku wolności w Polsce. Nie tylko my Polacy przejmujemy się losem naszych mediów. Myślą też o tym nasi przyjaciele. Myślą też o tym inni członkowie Unii Europejskiej. My dziś tu w Gdańsku jesteśmy w sytuacji wyjątkowej. Mamy nie tylko przywilej, ale i obowiązek, jako ci, którzy walczyli o wolną, niezależną Polskę w silnej Europie. Mamy obowiązek, aby dzisiaj solidaryzować się z wolnymi mediami, aby solidaryzować się w tej walce o obronę wolnych mediów. I zapamiętajcie prostą rzecz. Jeżeli ktoś odbiera wolne media, odbiera nam wolne media, to odbiera nam wolność. Dlatego, że mury niepotrzebne są, mury więzienia, do tego, gdy władza zalewa nas kłamstwem i nienawiścią. Pamiętajcie o tym. Mury komuny zburzyliśmy. I zaczęło się to gdzie? Zaczęło się to tu, w Gdańsku. Mury PiSu też runą. I zacznie się to w Gdańsku. Wiatr... Tak runą mury PiSu i ta fala pójdzie z Gdańska. Ten wiatr, to domino zaczęło się tutaj. Zaczęło się tutaj 2 lata temu. Nie damy się. Pamiętajcie, wolne media, równość, wolność, demokracja. Równość, wolność, demokracja. Równość, wolność, demokracja. Równość, wolność, demokracja. Czy jest z nami pan Filip Borowski z Młodych Demokratów? A Filip? O, to jest Filip. Zapraszamy. Jeszcze przewodniczący Damian Witek. Brawa wielkie. Młodzi demokraci. Wszyscy głośno. Demokracja! 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 Jak nie ma wolnych mediów, to nie ma demokracji, a jak nie ma demokracji, to nie ma wolnych mediów. Damian Witek przed Państwem. Bardzo dziękuję, Filip. Nie spodziewałem się tutaj specjalnej zapowiedzi. Dziękuję również Komitetowi Obrony Demokracji, który zorganizował to wydarzenie i zaprosił nas wszystkich po to, żebyśmy... Tak, wielkie brawa dla KOD-u. Który zaprosił nas tutaj, żebyśmy wszyscy razem mogli upomnieć się o wolne media. Mogli upomnieć się o nie, tak jak wcześniej pokolenia naszych dziadków i rodziców upominali się o wolność. Tak dzisiaj my, drugie pokolenie, które dorasta już w wolnej Polsce, chce upomnieć się o wolne, niezależne, demokratyczne media, ponieważ tylko one mogą stanowić o fundamencie demokracji. Tylko one pozwalają nam poznać świat takim, jaki rzeczywiście jest. Ja przyznam szczerze,
Dowiedziałem się o tym, że będę miał możliwość zabrać przed Państwem głos wcześniej, dlatego przygotowałem krótkie wystąpienie, które pozwolę sobie odczytać. Mam nadzieję, że część przynajmniej myśli będzie dla nas wspólna. Pewnie już w tej chwili o naszych protestach powstają tysiące relacji, pisane są na bieżąco i aktualizowane setki artykułów. Największe stacje na żywo relacjonują ich przebieg. Jutro będzie o nich można przeczytać w gazetach codziennych, a największe tygodniki opinii zapewne wspomną o tym, co dzisiaj dzieje się na ulicach Polski i Gdańska, na ulicach całego kraju. W ten sposób tworzone są treści. Treści, za które każdy twórca bierze odpowiedzialność. Największa odpowiedzialność spoczywa na mediach, ponieważ media i dziennikarze mają prawo iść na kompromisy. Mają prawo decydować o tym, jaką informację przekażą, bo świat tak pędzi do przodu, że nie o wszystkim zdążymy wspomnieć. Czasem musimy dokonać redakcji, czasem musimy iść na kompromis, ale na takie kompromisy iść wolno. Nie wolno iść na kompromis, jeśli chodzi o obiektywizm, niezależność i wolność mediów. Nie wolno iść na takie kompromisy. Genialnie. Chciałoby się powiedzieć, że przez 6 ostatnich lat Polki i Polacy chcieli zobaczyć prawdziwe i niezależne demokratyczne media. I PiS, mając pełnię władzy, mógł takie media zbudować. Mógł pokazać, jak tworzy się prawdziwe dziennikarstwo. Niestety skapitulował. I kiedy teraz widzi, że przegrywa z wolnymi i bezstronnymi mediami, postanowił zrobić to, w czym są najlepsi. Zmusić Discovery do sprzedaży TVN-u. Posłużyć się pieniędzmi Skarbu Państwa, spółek Skarbu Państwa, tylko po to, żeby przejąć niezależne media. My się na to nie godzimy. My głośno mówimy stop. Tak jak wszyscy, którzy są tutaj obecni. PiS... Halo? Ja będę mówić... Tak można przerywać, tak? Kiedy wolne media wytykają nieudolność rządzących, zamiast dążyć do poprawy, ich posłowie, senatorowie, politycy cynicznym jedynie uśmiechem kwitują zarzuty, które są formułowane. Zarzuty ludzi, którzy chcą krzyczeć i upominać się o wolność. Nie mogą sobie na to pozwalać, bo pycha kroczy przed upadkiem. I tak, jak było już powiedziane przez panią europoseł, te mury PiS-u runą. I może jeszcze część z Polaków w to nie wierzy, ale uwierzcie, będziemy wspominać ten dzień, tak jak wiele innych, kiedy protestowaliśmy i kiedy upominaliśmy się o wolność. Będziemy ten dzień wspominać z uśmiechem, bo my wygramy i demokracja i niezależne, wolne media zwyciężą. I chciałbym, żeby PiS miał tego świadomość. To my wygramy. Gdańsk i Polska wygra. Dziękuję. Ja chyba... Ja chyba nic nie muszę dodawać do tego, co powiedział Damian, ale z tego miejsca chciałbym podziękować Komitetowi Obrony Demokracji. Wielkie brawa za to, że całą Polskę ruszyli do działania. Innym organizacjom pozarządowym dajecie Państwo naprawdę niesamowity przykład do tego, że my, młodzi Polacy, możemy też się włączać i budować społeczeństwo obywatelskie. Dziękujemy bardzo. Wolne media! Głośno! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Dziękuję! Wolne media! Wolne media! Wolne media!
niezależne sądy wspiera protestujących w Sejmie.